Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej po meczu Suzuki pierwszej ligi mężczyzn. Miasto Szkła Krosno, PGE Turów Zgorzelec, 74-73, zwycięstwo drużyny gospodarzy. Witam trenera Pawła Turkowicza. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Witam również zawodnika naszych gości, Filipa Prifera. Witam serdecznie. Dobry wieczór, Filip. Panie trenerze, to bardzo proszę o komentarz do emocjonującego i trzymającego do ostatniej chwili meczu na styku. No cóż, no, gratuluję gospodarzom zwycięstwa, mieliśmy swoje szanse, daliśmy im zdecydowanie za dużo łatwych punktów, przestrzegałem przed meczem, wiedzieliśmy, że gospodarze u siebie są groźni, mieliśmy inne założenia, troszeczkę ich nie realizowaliśmy, cały czas byli w grze, po trzech kwartach mieliśmy 8 strat, w czwartej kwarcie 7 strat niewymuszonych. Ale i tak mieliśmy ostatni rzut, który mógł zadecydować o zwycięstwie, ale to już jest tylko jeden rzut, historia, szkoda, że się go nie udało gdzieś tam wykonać. No więc gramy dalej. Dziękuję. Filip, tylko przekręcimy, że... Ciężko cokolwiek powiedzieć po takim meczu, tak, no taka porażka boli najbardziej. Jakby też do końca nie zrealizowaliśmy swoich założeń, nie graliśmy tego, co mieliśmy grać w obronie. Cały mecz był na styku, no, bardzo ciężko się takie mecze gra, szczególnie na wyjeździe. W Krośnie też jest ciężki teren, natomiast no, trzymaliśmy się cały mecz, ale no niestety w końcówce pewne akcje nam nie wychodziły. No i w sumie to tyle. Trener już powiedział większość rzeczy, ja nie mam nic więcej do dodania, jedynie chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu Suzuki pierwszej ligi mężczyzn. Miasto Szkła Krosno, PGE Turów Zgorzelec, 74-73, zwycięstwo drużyny gospodarzy. Witam trenera Romana Krawica, dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. Witam również zawodnika krośnieńskiej drużyny Maksymiliana Zagórskiego. Panie trenerze, zaczniemy od pana. No mecz trzymający na styku i dość szczęśliwie wygrany. No tak, kolejny mecz trzymający wszystkich w napięciu. Można powiedzieć, że szczęśliwe wygrane, chociaż w przebiegu całego meczu byliśmy, powiedzmy, drużyną, wydaje mi się, lepszą. Nie zdołaliśmy kontrolować całego spotkania. W dalszym ciągu mamy problem z rzutami osobistymi. Na 15 prób trafiliśmy 8 razy. No i zawodzi nas też skuteczność rzutów za 3 punkty. Dlatego ciężko jest nam utrzymać te wyniki na wysokim poziomie. Ale myślę, że chłopcy dali z siebie maksimum. Cieszymy się, że udało nam się ten mecz wygrać. On pokazał, że jeszcze wiele mankamentów jest do naprawy. Będziemy dalej nad tym pracować. W tej chwili zamykamy sprawę tego meczu. Kolejne zawody czekają nas w Tychach. Także będziemy się szybko przygotowywali do następnych zawodów. Będziemy chcieli tam też powalczyć i myślę, że pomimo, że nie jesteśmy faworytem, to nie stoimy na przegranej pozycji. Na koniec chciałbym podziękować jak zwykle kibicom za żywiołowy doping i zapraszam na kolejne mecze. Dziękuję. Maksymilian, przesuniemy tylko. Maksymilian, jeśli możesz ze swojej strony. Ja również chciałbym podziękować kibicom, bo pomimo, że jest środek tygodnia, trochę osób przyszło. Uważam, że mecz był ciekawy do oglądania. Na pewno był bardzo wyrównany, co pokazują statystyki. Wszędzie tak naprawdę było na remisie. Z naszej strony na pewno powinniśmy ten mecz zamknąć szybciej, bo wygrywając 7 punktami na niecałe 2 minuty przed końcem, nie możemy dopuścić do czegoś takiego, że ten mecz jest na styku i może zdecydować jeden rzut. Na pewno mecz pokazał, jaki potencjał drzemie w tej drużynie, bo mieliśmy fajne momenty, gdzie po prostu było widać, że jest duża jakość w tej drużynie i na pewno ten mecz pokazał również, ile pracy nas czeka, bo nie możemy grać przez paręnaście minut, tylko musimy to utrzymywać przez 40, jeśli chcemy w tej lidze naprawdę być dobrym zespołem. I tyle. Dużo pracy, ale zwycięstwo się nie ocenia, także jesteśmy na dzisiaj zadowoleni z wygranej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 2 punkty zostają właśnie. Tak jest. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dobrej nocy życzymy.